Kutas. Ja tylko powróciłem do kuszenia. Czy zbanowałem, żeby nic nam nie porozwalał więcej, bo to... Już go rozwaliłem, znaczy zbanowałem, żeby nic nam nie porozwalał więcej, bo to... No, szkoda z tym moim domkiem, ja lepiej tego kutasa zlikwiduję. Co jest? O, chyba to się zaczyna. To co było w piątek. Albo to jest już wina nie wiem czego. Dobra, rozwalam tego k... Powali mnie! W opisie jest wszystko. Co, twój adres został zablokowany? Kto to zrobił? Odbanuję się. Brany, to jest mój... O! O! Ale fajnie. Nie spodziewałem się go. O nie, 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 nie! Co zrobił? Kto to był? Kto to... Kogo mam zbanować? Jak, bo nie wiem, bo ja już nie wiem o co chodzi. Kopię dziurę. Ale mi rozwaliłeś! Jeśli ktoś oglądał ostatni odcinek z mojej serii Minecraft Survival, to zauważył, że przeniosłem się z jednego mojego domu w wiosce do tej piramidy. To teraz pokażę, co się zmieniło od wtedy, kiedy nagrywałem odcinek, a od wtedy, kiedy teraz pokażę, do teraz. No na razie tu zmieniłem coś. Dałem dywan na podłogę. Jak widać. Jakieś obrazy powiesiłem. Mogłem też jeszcze, nie wiem, jak jeszcze jak się nazywa. Jakieś kwiatki, ale nie mam gliny, żeby zrobić doniczkę. Dobra, nieważne. I jeszcze niżej jest taka mała piwnica, zrobię sobie, tu mam sobie szneczki z różnymi pierdołami. Znaczy rzeczy, jak widać, dobra. I do tego schody, takie, o takie. Więc jeśli ci się podoba mój domek, to zostaw serduszko, napisz komentarz, a nawet zaobserwuj mnie. Jak chcesz, to możesz mnie nawet zaobserwować, dać suba na YouTubie. Link jest, mój kanał się nazywa Moxar i zdjęcie profilowe to jest akurat, no jak widzicie, ten. Mój skin z Minecrafta. To można znaleźć. Dobra. Witam. Pokażę teraz, jak zrobić zmieniającą kolor tej... zmieniającą kolor
Owce, która zmienia kod. Nie wiem, czy to działa na Java Edition, bo ja sprawdzam na wersji Bedrock Edition, którą mam na telefonie. To było widać tam na filmie, jest tak w ogóle na moim TikToku z tej wersji z Bedrocka. Dobra. Wracając, muszę wziąć znacznik, tu inaczej to nazwa. Zmienić nazwę znacznik na JEP. Nie wiem, czy to zadziała. Dobra, mam trochę tego levela, nie mam. Wiem, że nie powinien tak robić, czyli brać z kreatywa na survival, ale naprawdę nie mam ochoty, że... Choć w sumie by się nie udało tak regulować. O, ciekawostka, to nawet działa na tym. Na tę wersję, bo zaraz, tylko muszę jedną rzecz zrobić, bo trochę shader pakuję trochę. Może fajnie, bo ładnie to wygląda, ale. Zobaczymy, tak jest. Nawet, kurczę, naprawdę zmienia kolor. Serio, nazwanie owcy jeb działa. To teraz sprawdzę jeszcze jedną rzecz, której nie sprawdzam w wersji Bedrock Edition, o ile mnie umrze ta owca. Nożyce. Kurde, mi ta owieczka nie weszła na kaktusa też w górze. Dobra, niby zmienia kolor. Owca jeb. Cheat. Niestety tylko daje zwykłe. Trochę słabo. A sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Co jak ją nakarmię? Zaraz, gdzieś ją miałem tu. No nie mam tutaj tego akurat konkretnie. Puszczam sobie jak nakarmię tą owcę. Trzynicą czymś tam. To czy jeszcze raz się zmieni w wielokolorową, czy będzie biała? To jest dla mnie ciekawostka. Bo nie wiem, ja widziałem to na TikToku i sobie podłamałem ten. Nie. Jeszcze się nie nażarło, kurde. Może. Nie wiem. No dobra, nieważne, ale to z tą nazwaniem owcy, że się nazywa jeb, to akurat działa, że jest wielokolorowa. Nieważne jaka wersja Minecrafta, czy Bedrock Edition, czy ta wersja na konsolę. Nie wiem, czy na konsolę, ale na pewno na Bedrock Edition, czy na wersję na telefon, czy w wersji Windows 10 Edition, czy te tak zwane Bedrock Edition, czy Java, działa. I to jest trochę ciekawe, że była kolorowa owca. No dobra. To tyle było na te. Witam wszystkich i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Mój kanał się nazywa Moxar i na nim nagrywam filmy z gier. No i różne inne rzeczy, ale to już rzadziej, ale najczęściej gry. Jak widać,
No, trochę już filmów nagrałem, ale mam w sensie, chodzi mi o to, że po prostu mam dużo ciekawych filmów z gier i innych takich. Więc no, czasem robię live'y, ale to no dość rzadko, bo po prostu mam rzadko, czasem robię live'y. Prawie rzucam często filmy na kanał, jak widać. No i jeśli ci się spodobał mój film, zostaw lajka, znaczy polub go, skomentuj i subskrybuj.